Cześć, dzisiaj jestem na dworze, bo nagrywam dla Was filmik, jak założyć hodowlę pantofelka. Do tego celu potrzebujemy tylko trzy rzeczy, czyli słoik z dziurkami, jakąś pożywkę, na przykład sałatę albo siano i wodę ze stawu, którą zaraz idziemy nabrać do słoika. Nabrałam właśnie trochę wody ze stawu, tak ona mniej więcej wygląda. Teraz tylko wkładamy naszą pożywkę. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o czas rozwijania się pantofelków, to on jest naprawdę różny i trzeba to sprawdzić poprzez powąchanie wody. I jeżeli ma taki nieprzyjemny szuwarowy zapach, to znaczy, że pantofelki właśnie już są. Dobra, teraz przeniesiemy się do domu i pokażę Wam moją poprzednią hodowlę i zobaczymy sobie pantofelki pod mikroskopem. Jestem już w domu z moją dawną hodowlą, ponieważ już w niej są pantofelki. Dlatego stwierdziłam, że teraz na jej przykładzie pokażę Wam, jak one wyglądają pod mikroskopem i czego będziecie potrzebować, żeby je pod mikroskopem zaobserwować. Przede wszystkim szkiełko przeznaczone do płynnych materiałów biologicznych oraz pipetę. Widzicie, tak prezentuje się moje akwarium i ono ma tutaj taką opcję właśnie, że jest cały czas dopływ powietrza albo takie dziurki, albo całkiem zamknięte. Jednak pantofelki ważne jest, aby miały trochę dostępu do powietrza. Teraz daję na szkiełko taką niewielką kroplę wody. I specjalnie nie używam tutaj szkiełka nagrywkowego, ponieważ kiedy je przykryjemy, naprawdę gorzej jest je widać pod mikroskopem. Teraz mogę położyć mój preparat. Wyciągam okular i wkładam kamerkę. Poczekamy chwilę, aż jakiś pantofelek przypłynie. O, płyną dwa nawet. Już go wyostrzę, też nie wiem, czy coś zobaczycie, bo one tak szybko znikają, ale teraz jak coś przypłynie, to tylko Wam wyostrzę. O, płynie, widzicie? Widzicie te kropki tutaj? W rogu, o, tu będzie gdzieś. Chwila, tam jest taka duża kropka. O, jest, teraz macie tutaj dwie takie, o, i trzy. Zobaczcie, widzicie te pantofelki? Ja Wam postaram się jakoś to zaznaczyć na ekranie, ale nie wiem, czy mi się uda, więc zaraz jeszcze sekundkę pokażę Wam te pantofelki. O, są, widzicie je? Jakie są duże? Czekajcie. Pokażę Wam, jakby ktoś nie widział, tylko niech jakieś przypłyną. Chwila. Tutaj mam na przykład pantofelka i tutaj. O, teraz macie pełno tutaj pantofelków. O, jak widzicie, takie duże, owalne punkty. Dobra, to by było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Starałam się Wam pokazać właśnie, jak wygląda taka hodowla pantofelków. No i jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał oraz dajcie łapki w górę. I pa, pa!